dostawcy płatnej telewizji wieszcz czarny scenariusz po wejściu nowych przepis w abonamencie RTV. Klienci już teraz masowo rezygnuj z umów z telewizjami kablowymi i platformami cyfrowymi, fotografia. Łukasz Giza, Agencja Gazeta, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabaski powiedział przecinek e najlepszym rozwiązaniem dla mediów publicznych jest finansowanie ich z budżetu państwa. Szef Rady Mediów Narodowych nie ma złudze publiczne media, w tym radio i telewizja, powinny się ga po pieniądze z budżetu państwa. Takie rozwiązanie oznacza oby likwidację abonamentu RTV. To prawdopodobnie wiązałoby się ze zwiększeniem innych opłat. Zdaniem Krzysztofa Czabaskiego, taka forma finansowania byłaby najprostsza i najbardziej zrozumiała dla obywateli, a obecna formuła, zdaniem posła, rodzi trudności z etygalności oraz poczucie niesprawiedliwości. Czytaj te dwukropek finansowania wprost od obywateli mu się nie odbuduje, oceni przewodniczący Rady Mediów Narodowych. W jego opinii, wprowadzenie zmian w finansowaniu mediów publicznych byłoby możliwe w 2020 roku. Krzysztof Czabaski kontynuuje cykl spotka z mieszkańcami. W Golubiu Dobrzyniu posepis z okedutoru SKOW Oceawskiego, gdy te pytamy o ofert programów telewizji publicznej, wyrazi przekonanie, że jest ona coraz bogatsza i bardziej ambitna. Te opinie argumentowa m.in. reaktywacji teatru telewizji, powstaniem pasma historycznego czy produkcji serialu o dziejach Polski Korona Król W. 5x5, pipyta przecinek pi kategorii, quiz wiedzy okrejnej dla ambitnych abonament. Krzysztof Czabaski, abonament RTV.